Agnieszka Kasprzyk 11 dni temu miała w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach operację guza mózgu i lewej półkuli. Straciłam przytomność będąc w pracy pod koniec ostatni tydzień, 20 dokładnie 6 listopada. Wylądowałam w szpitalu i wtedy się zaczęło. Lekarze dokonali rezonansu i został wykryty guz mózgu na lewej półkuli. Nie miałam żadnych objawów. Brałam udział w półmaratonach, w biegach, w sierpniu byłam na rysach, jakby mi nic nie było, tak? W bezpiecznym przeprowadzeniu zabiegu lekarzom z UCK w Katowicach pomógł NextIM. To nowoczesne urządzenie, które placówka ma jako jedyna w Polsce. Służy ono do mapowania mózgu pacjenta przed operacją chirurgiczną. Chodzi o to, aby wskazać lekarzom obszary w mózgu, na które muszą szczególnie uważać podczas zabiegu. Wszystko po to, aby nie spowodować paraliżu albo zaniku mowy u pacjenta. Tutaj stosujemy metodę stymulacji magnetycznej. Do mózgu pacjenta są podawane impulsy magnetyczne i z drugiej strony mamy odbiór albo ze strony mięśni pacjenta, albo ze strony jego wypowiedzi, jeżeli mówimy o mapowaniu kory elokwentnej, czyli mowy. I w ten sposób neurochirurdzy mogą na mapę wirtualną, trójwymiarową mapę pacjenta nanieść pewne punkty. I choć podobne obrazy można uzyskać dzięki choćby rezonansowi magnetycznemu, to nie są one aż tak dokładne jak z urządzenia NextIM. Samo badanie jest też prostsze. Trwa dość krótko, około pół godziny. Pacjent nie wymaga przygotowania specjalnego. Tak jak dzisiejszy pacjent przyszedł prosto z domu, po badaniu pójdzie do domu. Tak, nie musieliśmy go jakoś przygotowywać. Ale to nie jedyne zastosowanie sprzętu. Można go także wykorzystywać w radioterapii czy rehabilitacji pacjentów. To narzędzie stosowane będzie również w usprawnianiu pacjentów po udarach mózgowych, po operacjach neurochirurgicznych, w których doszło do deficytu neurologicznego. I dzięki temu urządzeniu również zyskamy możliwość wyrehabilitowania pacjenta z niedowładu i z zaburzeń mowy, czyli z afazji. Urządzenie, z którego korzysta UCK w Katowicach, kosztowało prawie 2 miliony złotych.